Witamy w minucie surówki i mój trochę wolniejszy styl, tempo mówienia wskazuje, że będzie o książkach. Chciałbym bardzo polecić Jerzego Kochanowskiego, znakomita wcześniej książka o 56 roku, Wolne miasto Zakopane, 1956-1970. Polecam tę książkę dlatego, że ona obala kilka mitów o Zakopanem. Ponad 50% mieszkańców Zakopanego już wtedy, to uwaga, były nie krzoki, nie pnioki, tylko po prostu cepry zwyczajne. Ci, co dopiero przybyli. Poza tym ta taka hardość i zaciętość wywodząca się z tego, że górale byli chłopami królewskimi, czyli kapelusz zdejmowali tylko przed królem, a nie przed panem, ona już w latach 50. opisywanych przez Kochanowskiego była problematyczna. Górale wprawdzie mentalnie bardzo hardzi, ale chętnie dostosowywali się do nowych czasów i tak naprawdę, jeśli chodzi o tych, co się troszkę stawiali, zwłaszcza na przykład w 56. roku, w czasie przełomu październikowego, to była ludność napływowa, różne odpryski, wyklętych, ludzi wyrzuconych z pracy za strajki w 40. latach pod koniec i tak dalej, i tak dalej. I na tym tle jest też bardzo ciekawe, że władza, czyli partia, tam, do tego straconego po ogniu Kurasiu trochę mentalnie Nowego Targu i Zakopanego, wysyłała takich partyjnych, co oni sobie, przepraszam, nie dawali rady. Nie dawali sobie rady, ale Zakopane dawało sobie rady. Bardzo ciekawa, świetnie udokumentowana książka. Następnie trzy bieguny. Marek Kamiński, Leszek Cichy. Leszek Cichy, Himalaje, Mount Everest. Marek Kamiński, no, trzeba pamiętać o tym. Dwa bieguny w jeden rok, nikt tego nie zrobił. Wielka gwiazda mediów lat 90. w tej chwili trochę zapomniany, a Julia Hamera zrobiła taki zabieg polegający na tym, że ona przesłuchała jednego, przesłuchała drugiego na intencję, że oni próbowali coś tam razem zrobić, gdzieś dojść, państwo zobaczą gdzie. Ale fascynujące jest, w jaki sposób Leszek Cichy opowiada o tej historii himalaizmu polskiego jeszcze lat 70., 80. aż do dziś, aż prowadzi go to do wyprawy z Markiem Kamińskim. I Marek Kamiński, niedokończony filozof, wielbiciel Wittgensteina oraz, tak jak ja, Alberta Camus. Kiedyś miałem z nim robić wywiad, to prawie nie doszło do wywiadu, bośmy pierwszą godzinę rozmawiali o Albercie Camus. To jest znakomite. O konsekwencji, o działaniu, o wzajemnej lojalności, o poznawaniu się dwóch ludzi, którzy coś osiągnęli, a teraz chcą zrobić jeszcze coś trzeciego, bo chcą zrobić coś nowego. Wspaniała robota dziennikarza Julii Hamery. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o tosje żurnały, to tak. Po pierwsze, kwartalnik Bliza, pozdrawiamy Paula Hilego, znakomitego polskiego prozaika, który jest jej naczelnym redaktorem. O czym? O szkole. Nauczycieli upokorzono, nie tylko ich zresztą. Jest leninowskie takie zdanie, że nauczyciel, jak zarabia mniej od policjanta, to jest państwo policyjne. Trzeba by to zmierzyć. Chyba nie zarabia dużo więcej, a zwłaszcza nie tak szybko i chętnie. Ale tematem Blizy jest właśnie, po co się uczyć. Ja jestem, nie tylko chodzi o stan polskiej oświaty, nie tylko chodzi o problemy związane z nowymi technologiami, które stają przed oświatą nauczaniem w szkolnictwie wyższym, ale ja w ogóle jestem powoli wielkim fanem słynnej książki Iwena Ilicza Społeczeństwo bez szkoły. Szkoła ma jedną ważną funkcję, ona nie jest związana z samą dydaktyką, taką społeczną, a tu podejrzewam, że nie. I najlepiej wychodził Witkacy, co się w szkole nie uczył. I tu, proszę Państwa, cytat z profesor Krystyny Skarżyńskiej, która o szkole wie dosyć dużo, bo ją bada. Powiedziała tak, polska inteligencja, to nie o szkole, a o otoczeniu, uczy swoje dzieci raczej bezwzględnego indywidualizmu i konformizmu niż współdziałania i niezależności. Bo indywidualizm to nie zawsze jest niezależność. I jeszcze Krystyna Skarżyńska, dokładnie o naszej szkole, uczy raczej posłuszeństwa niż oryginalności i innowacyjności. Jako nauczyciel akademicki, a przez pewien okres czas nawet nauczyciel taki podakademicki, tak, oczywiście. Proszę Państwa, znakomity jak zawsze miesięcznik Znak i znakomita, jedna z najlepszych polskich redaktorek, Dominika Kozłowska, uraczyła nas kulinarną rewolucją. Otóż Znak, który zajmuje się dosyć poważnymi, wydawałoby się, sprawami, pisze Kozłowska w tym, zawsze są specjalne tematyczne numery. O ile w naszym kraju McDonald's był wciąż fetowany jako symbol tego, co zachodnie, jego pierwszą restaurację w nieistniejącym już warszawskim Sezamie uroczyście otwierał Jacek Kuroń, o tyle w Szkocji znajdował się pod pręgierzem krytyki za promowanie złych nawyków żywieniowych. Kończąc tą przydługą minutę, która już dawno minutą przestała być, powiem, po raz pierwszy w historii świata, na to wskazuje Znak, jesteśmy w sytuacji, kiedy biedni są grubi, a bogaci chudzi.